Druga Księga Królewska. Czwarty rozdział. Od pierwszego wersetu. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu, oprócz bańki oliwy. On rzekł: idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna: podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział: nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł: idź, sprzedaj oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. I drugi list do Koryntian. Dziewiąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Od piątego wersetu. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, aby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby był on wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano: szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach
składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Mamy tutaj przykład w drugiej Księdze Królewskiej sytuacji wierzącego, który miał również oddaną Bogu żonę i podejrzewamy, że i dzieci były wychowane w duchu zależności od Boga i być może nawet same były wierzące. Jednakże mimo, że dług w Starym Testamencie był przedstawiany jako przekleństwo Boże, jako obraz uzależnienia, nawet przypowieści mówią, że dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela oraz jak Bóg zapowiadał plagi spadające na Izraela, to powiedział, to ty będziesz od innych pożyczał, a nie inni od ciebie. I tutaj faktycznie tak się stało w tej pobożnej rodzinie, że żona musiała stawić czoła długowi. Nie wiemy, czy to długotrwała choroba męża spowodowała, że oni popadli w te długi, czy być może ona już jako wdowa popadła w to uzależnienie, czy też pojawiła się jakaś lekkomyślność w tej rodzinie wierzącej, że takie coś się wydarzyło, czy też jakieś nieszczęście w postaci klęski, czy to suszy, czy też innego rodzaju tak na nich zadziałało. Widzimy, że ona wiedziała, gdzie szukać pomocy, bo miała kontakt z mężem Bożym, z Elizeuszem i jest tutaj wyraźnie powiedziane, ona się użalała. My mamy komu się użalać? Mamy Boga, możemy każdego dnia wołać do Niego i jeżeli nam jest źle, to się Mu użalać. A Bóg jest dobry, dobroć Boża do upamiętania prowadzi nawet niewierzących, a cóż dopiero jest szeroko otwarta dla dzieci Bożych. Więc jeżeli masz powód do użalania, użalaj się Panu Jezusowi Chrystusowi. On oddał życie za każdego z nas i nie jest Mu obojętny nasz los, także tu na ziemi. I ona się użalała. Sługa Twój, a mój mąż umarł. A Ty wiesz, że ten Twój sługa należał do czcicieli Pana. Jakie to jest piękne, że można powiedzieć o kimś, że Ty wiesz, że ten Twój sługa należał do czcicieli Pana. Gdy życie całe jest wyraźnym świadectwem. Mamy przykłady wokół siebie wierzących, którzy właśnie są takimi, można by powiedzieć, ludzkimi drogowskazami. Odkąd ich pamiętamy, to zawsze można było o nich wiele rzeczy powiedzieć na różne tematy, pod różnym kątem, ale jedną rzecz można było powiedzieć na pewno, że ten sługa należał do czcicieli Pana i nie schodził z tej drogi. Nie chwiał się, nie huśtał. Można było powiedzieć różne rzeczy, ale można też było zauważyć jedną stałość. Zawsze ten sam chrześcijanin. I to powinno być naszym pragnieniem, aby nie żyjąc na pokaz, ale żeby nasze postępy były widoczne dla wszystkich. Żeby nasze życie mogło mieć jeden wspólny mianownik. Sługa ten należał do czcicieli Pana. Czyli, że takie coś mogła ta kobieta powiedzieć o swoim mężu. Czy każda żona faktycznie może o swoim mężu to powiedzieć? Kto zna lepiej męża niż żona spośród ludzi? Jeśli da się zauważyć w życiu jakiegoś mężczyzny wady, to zauważy je żona. Jeśli da się zauważyć jakieś wady w życiu
kobiety, to zauważy te wady mąż. Dzieci często nie znają wad swojej matki, ale mąż, jeśli takie są, będzie znał. A tutaj widzimy jasne, wyraźne świadectwo. Ten sługa należał do czcicieli Pana. Nie miałam mu nic do zarzucenia. I przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. W tamtym czasie była taka instytucja, która dzisiaj się nazywa dużo ładniej. Niewolnik. Dziś oczywiście te uzależnienia niewolnicze są ubrane w białe rękawiczki. Dzisiaj się mówi pracownik albo najemnik. Generalnie nie lubimy tego słowa niewolnik. Nazwa niewolnik oznaczała w Izraelu tyle, że zazwyczaj taki człowiek był tak blisko swojej niewydolności finansowej, że popadał w długi. I te długi go przerastały na tyle, że nie był w stanie ich spłacić. Dziś po prostu zlicytowano by go do minimalnego poziomu w Polsce. Miałby zagwarantowane, że z płacy, którą zarabia, ileś tam pieniędzy może sobie zostawić, a reszta idzie na spłatę długu. To jest rozwiązanie, z którego jesteśmy dumni w XXI wieku. Natomiast w tamtym czasie niewolnik musiał się oddać do dyspozycji wierzycielowi, który mógł w ten sposób to swoje roszczenie w jakiś sposób odzyskać, choćby częściowo. I to się działo często do roku takiego, który co 7 lat następował, uwolnienia z wszystkich długów. I wtedy taki niewolnik pracował 6 lat maksimum. Tyle, ile pozostawało do tego roku. I potem był wolny. Natomiast jego dług był wtedy spłacony. Nie wiemy, jaki mechanizm tutaj był zaproponowany przez wierzycieli, bo być może to byli już wierzyciele, którzy byli zdemoralizowani na tyle, że te zasady z ksiąg mojżeszowych lekceważyli, bo widzieliśmy, że gdy Izrael wrócił z niewoli babilońskiej, to te wszystkie rzeczy były rozhuśtane, rozchwiane i nikt ich nie przestrzegał, więc być może i tutaj już było tak, że te zasady nie były przestrzegane. Generalnie sprzedaż dzieci w niewolę to jest tragedia dla każdego rodzica. I taką rzecz tutaj miała ta siostra wierząca w Pana, która miała swojego wierzącego męża już pochowanego przed swoimi oczami jako perspektywę. Użalała się dlatego przed Elizeuszem. Elizeusz jej powiedział: cóż mogę dla ciebie uczynić? I Elizeusz wiedział, że sam z siebie nic nie jest w stanie uczynić, ale zna kogoś, kto może. I ten ktoś jest hojny i chętnie błogosławi. I możemy zobaczyć tą jego dobroć w tym dalszym działaniu. Widzimy, że ta właśnie kobieta dostała polecenie, żeby to, co jej zostało, a zostało jej naprawdę niewiele, bo to zostało, jak ona powiedziała w drugim wersecie, nic. No bo czymże jest bańka oliwy, jak takim nic? Nic nie ma twoja służebnica w całym domu, oprócz bańki oliwy. Oliwa ma to do siebie, że samej z siebie się jej nie spożywa. I dlatego być może została, bo na niej się smaży jakiś produkt właściwy, typu jakieś placki, jakieś mięso. I dlatego, mimo że wszystko inne z tego domu wyszło, bańka oliwy została. I teraz ta bańka oliwy staje się czymś, na podstawie czego może błogosławić sługa Boży, wzywając swojego Pana jako wykonawcę tego. Widzimy tu ewidentny cud rozmnożenia. Widzimy, że z tego nic, z wyjątkiem bańki, nastał
dobrobyt w tym domu. Długi zostały spłacone. Siódmy werset mówi, że perspektywa jest taka, że wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Czyli można podejrzewać, że było tych pieniędzy na tyle, że ci synowie do pełnoletności mogli żyć jako dzieci i dopiero gdy ją osiągnęli, to te pieniądze z tej sprzedaży oliwy się skończyły. Bóg nie popiera lenistwa. I gdy czytamy w Nowym Testamencie w liście Pawła do Tymoteusza bądź Tytusa zalecenia dotyczące pomocy członkom zboru, to jest tam wykluczona pomoc komuś, kto ma dzieci. Jest wskazane, niech się dzieci zbożnie nauczą pracować własnymi rękami lub podobne sformułowanie i że mają tych swoich członków rodziny utrzymywać. Dopiero taka sytuacja, gdy ktoś jest całkowicie osamotniony, to była pod tym kątem wspierana. I to jest dosyć ważne, dlatego że pomoc ma też walory rozleniwiające. Gdyby ta siostra miała jakieś narzędzie do zarobienia i umiejętności lub potencjał, to rozwiązanie być może wyglądałoby zupełnie inaczej. Być może byłaby tutaj bardziej rada, zrób to lub tamto. Ale tutaj było nic, z wyjątkiem bańki. I były dzieci, które nie są zobowiązane do pracy, dopóki nie osiągną pewnego stopnia dojrzałości. I to słowo pomnożyć w wydaniu Nowego Testamentu pojawia się, tak jak czytaliśmy, drugi list do Koryntian, 9 rozdział, czytaliśmy od 5 wersetu. I tutaj apostoł Paweł wzywa. Dlatego też uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, aby przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby był on wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Tu jest bardzo ciekawa rzecz. Dar może być wyrazem hojności, ale może być też wyrazem skąpstwa. Jakie to jest mocne słowo, skąpstwo? Co to za dar, który jest wyrazem skąpstwa? Kogoś nie lubimy? Kultura nakazuje nam, żeby komuś coś dać, bo na przykład, nie wiem, jest nauczycielem w klasie i jest koniec roku, wypada dać kwiaty. Albo wypada dać bombonierkę. Wszyscy się składamy na jakiś prezent. Nikt tej pani nie lubi. No ale wypada. Z ciężkim sercem zrzucamy się tyle, ile się w końcu po długich, trudnych negocjacjach uda wypośrodkować. No więc to jest dar, bo jest to dar, który jest przejawem skąpstwa. I Bóg takich darów od nas nie oczekuje. Lepiej sobie te dary schowajmy do kieszeni, jeśli mamy takie nastawienie. Inni dają do worka, to chyba wypada, żebym też tą rękę wyciągnął i coś tam włożył. Coś, co będzie pokazywać, jaki to ze mnie jest darczyńca. A to, że skąpy? No więc tutaj apostoł Paweł kładzie nacisk, że ten dar ma być wyrazem hojności. Hojności. Dobroczynny dar, który jest związany z tym, że chętnie otwieram serce. Ale kiedy to jest możliwe? Do kogo należą nasze pieniądze? Psalm 24 bodajże, czy 124, chyba 24 zaczyna się w ten sposób. Tak, 24. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Albo gdybym żądał wołu, gdybym był głodny, to przecież bym ci nie powiedział. Jest, czy to jest coś, co Bóg od nas potrzebuje, żeby się jego tron w niebie utrzymał? Nie.
Po pierwsze, w naszym sercu musi nastąpić pewien proces, że wiemy, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, i wszystkie nasze pieniądze to nie są nasze pieniądze, tylko to są pieniądze Boże. One nie należą do nas. Nasze zdolności nie należą do nas. Nasze umiejętności zarabiania nie należą do nas. To jest wszystko czysta łaska Boża. Nasze spadki, które dostaliśmy po krewnych, nie należały do nas. To nie jest nasze rozstrzygnięcie, że coś dostaliśmy po rodzicach, po wujkach, czy też w jakiś sposób zarobiliśmy. To wszystko jest łaska Boża. Dostaliśmy intelekt od Boga. Dostaliśmy ręce od Boga. Dostaliśmy nogi od Boga. Wszystkie pieniądze są Pańskie. I Bóg tych pieniędzy od nas nie potrzebuje. To my potrzebujemy dawać Bogu. Jakiż to jest przywilej móc ułożyć na dobrą sprawę. To jest bardzo, bardzo duże wyróżnienie, że Bóg chce od nas jakichkolwiek pieniędzy na swoją pracę. Czyż dla Niego nie jest żadnym problemem powiedzieć słowem i cała praca do wykonania dla Kościoła jest wykonana, bo Pan tak rzekł. Ale Pan tak nie postanowił. Pan postanowił, żeby nas dopuścić do tej pracy. To jest ogromne wyróżnienie. Ogromne wyróżnienie, które byli grzesznicy usprawiedliwieni z łaski Bożej, mają przywilej w tym uczestniczyć. Normalnie, gdyby nie to, że Słowo Boże nam to objawia, uznać trzeba by było to za bezczelność. Jak to? Ja, grzesznik, który został z łaski usprawiedliwiony, były grzesznik, uświęcony krwią Jezusa, teraz ja mam coś dołożyć do sprawy Bożej? To się po prostu nie mogłoby wydarzyć, gdyby nie Boża decyzja i Jego łaskawe miłosierdzie wobec nas. To jest przywilej móc łożyć na wszelką dobrą sprawę. To nie jest coś, co Bóg potrzebuje. No więc jeżeli teraz wiemy, że jest to przywilej, to hojność jest tylko i wyłącznie rozsądnym posunięciem. Bo im więcej mogę dać i im więcej pozwolono mi dać, tym więcej mam uczestniczenia w tym przywileju. Jestem wtedy dopuszczony do tego, żeby w tym uczestniczyć. I szósty werset mówi, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie. Widać wyraźnie, że my tego potrzebujemy. Jeśli my się otwieramy na Boże działanie i na Jego potrzeby Królestwa Bożego, nie na potrzeby Boże, bo tak jak powiedzieliśmy, Bóg od nas niczego nie potrzebuje, ale są pewne sprawy do zrealizowania, w których Bóg postanowił, że pozwoli nam w tym współuczestniczyć. To widzimy, że okradamy samych siebie, jeśli skąpo siejemy. My generalnie wtedy robimy sobie krzywdę. Co to znaczy skąpo sieje? Skąpo przed chwilą wyjaśniliśmy, nie uznając tych potrzeb jako potrzeb Bożych, nie dając z czystego, ochotnego serca. A kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy ma różne możliwości. Może to sprawdzić na podstawie tego, jakie mu Bóg dał zdolności i jakie ma tutaj zdolności w tym, żeby te wszystkie materialne i czasowe zdolności wykorzystywać dla Boga. Ale też widzimy, że wiąże się to z obfitym żęciem. I jeżeli ktoś czyta Słowo Boże, poświęcając czas swój, bo trzeba pamiętać, to przysłowie czas to pieniądz nie wzięło się znikąd. I jeżeli mamy materialne dobra, to jest to coś namacalnego. Ale my, każdy z nas dysponuje również
innymi zasobami, między innymi czasem. I jeżeli teraz młody człowiek ma pusty portfel, ale ma dużo wolnego czasu, to jest to też coś, co może dać Panu obficie. Może dać obficie i spodziewać się obfitego żęcia zbierania od Boga. Jedną z takich form zaangażowania tego czasu jest studiowanie Słowa Bożego. Jest czytanie Biblii i uczenie się Bożych myśli i Bożych praw, aby gdy to starsze pokolenie braci odejdzie już do Pana, a Pan Jezus jeszcze nie wróci na ziemię, to żeby kolejne pokolenie miało zdolność prowadzić lud Boży i przekazywać myśli Boże. I to też jest coś, co możesz Bogu dać. I to nawet ten, kto jest bezrobotny, to czasu zazwyczaj ma wtedy bardzo dużo. Natomiast w pierwszym rzędzie oczywiście ta myśl tutaj dotyczyła materialnych zasobów, które dotyczyły tego, co ma moc nabywczą w sensie ekonomicznym. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu. Czyli widzimy, to nie jest coś, co może ci powiedzieć tata, mama, brat. Sam sobie musisz w sercu postanowić wewnętrznie, czyli tylko ty i Bóg. To jest relacja między tylko tobą a Bogiem. Nie ma tam żadnych innych dodatkowych bohaterów tej sytuacji. Nie ma innych osób. Nie z żalem. Jeśli dajemy z żalem, to znaczy, że dajemy źle. A więc żal jest takim czerwoną rączką do pociągnięcia, żeby wiedzieć, że no nie jestem jeszcze duchowo gotowy, żeby to dać. Jeśli choć trochę czuję żalu, mam pokutować, oczyścić się. Być może powodem tego żalu jest mój grzech. Może się na coś, na Boga gniewam. Może to jest powód i mam wyznać ten mój grzech, tą moją złość na Boga i dopiero wtedy moje serce oczyszczone z tej niechęci do Boga spowoduje, że ten żal przestanie być obecny. Bóg od takiego kogoś, kto jest na Boga rozgniewany, nie chce pieniędzy. I nie chce, żeby taka osoba się przymuszała. Tu jest powiedziane, nie z przymusu. Nie z przymusu. Gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Czyli ochotny dawca jest tu zdefiniowany jako ten, kto daje nie z przymusu i nie z żalu. Tak jak sam sobie postanowił, nie jak mu ktoś inny podpowiedział albo jaki zwyczaj jest, może kątem oka zobaczył, co inni wrzucają do worka, po barwie banknotu policzył, aha, to ja powinienem dać tyle. Nie, to nie to. Tu jest powiedziane w sercu, nie z żalem albo z przymusu. I dlaczego to jest bardzo ważne? Bo Bóg nie daje nam z żalu albo z przymusu. Jedyny przymus, jaki można by u Boga znaleźć, to przymus miłości. Ale tak poza tym, to żadnego innego przymusu tam nie było. Chętnie dał to, co miał najcenniejszego. Własnego, jednorodzonego Syna, dając za nas, aby nikt z nas nie musiał iść na wieczne potępienie, na które sobie każdy zasłużył własnym postępowaniem, chodząc własnymi drogami. I Bóg jest ochotny w dawaniu. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Ale też my, będąc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, mamy ten przywilej, żeby tą ochotną chęć dawania naśladować. Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Widzieliśmy to na przykładzie tejże wdowy, że Bóg ma moc, żeby, jeśli będzie nam brakować, zaopatrzyć nas. Przypomnijmy sobie ojca naszej wiary, Abrahama, który, będąc tak jak i my, poganinem z kraju obfitego, zasobnego w ludzkie dobra,
wyszedł, aby być z Bogiem. Bo lepiej być z Bogiem na pustyni, niż bez Boga w luksusach tego świata. I tak właśnie widzimy, że Bóg go jednak zaopatrzył i udzielił mu wszelkich obfitych dóbr. Udzielił mu duchowych dóbr, obficie, wszelką łaskę dając. I tu jest bardzo ciekawe. Chrześcijańskie dawanie ma również taki probierz ekonomiczny. To znaczy, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. To jest bardzo charakterystyczne. Czyli ma być postawa serca chętnie, bez wypominania, ale również jest test ekonomiczny. Zwykły ekonomiczny rachunek mówi, że mi na wszystko starczy. Bo zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Czyli nie, że mi czegoś brakuje. Jak dam Bogu, to zacznie mi brakować. Oczywiście, gdy jako wdowa mająca tylko 2 grosze i to jest całe moje utrzymanie, jednak mimo wszystko zdecyduję się wrzucić do worka te ostatnie 2 grosze, to Bóg tego nie skarci. Jest to dobrowolny, niewymagany od tej wdowy podarunek i wbrew tej zasadzie. Natomiast nie jest to wzorzec chrześcijańskiego dawania. Wzorzec chrześcijańskiego dawania to jest, skoro mam Boże pieniądze do dyspozycji i mam ich zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Mając wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym, mówi list do Tymoteusza lub Tytusa, bo ja te listy akurat dosyć często zapominam, które jest w którym. Więc Paweł pisze tam, że mając wyżywienie i odzież, w naszych warunkach jeszcze, można by powiedzieć, ciepły dom zimą, żeby się schronić w ciepłym. To są rzeczy, które jeśli mamy tak, że nam naprawdę starcza, to mamy świadectwo, że możemy łożyć hojnie na każdą dobrą rzecz. Oczywiście pierwszym adresem kierowania środków pieniężnych jest lokalny zbór. Bóg to wyraźnie w różnych miejscach Pisma przedstawił i to potem zbór przekierowuje te środki zgodnie z myślą Bożą tam, gdzie należy. Dlatego, że jeśli lokalny zbór nie otrzyma od lokalnych zborowników tego zasilania, to jest mało praktyczne, żeby gdzieś na końcu świata ktoś pomyślał o potrzebach tego lokalnego miejsca. A więc tutaj właśnie w tym drugim rozdziale, drugim liście Pawła do Koryntian, rozdziale 9, widzimy, że te środki są umiejscowione i to potem jest przekierowywane. I także tutaj widzimy, że ta kwestia łożyć na wszelką dobrą sprawę, to jest bardzo ważne. Zbór nie może tych pieniędzy potem wykorzystywać na sprawę wątpliwą lub złą. To ma być sprawa dobra. Każda dobra sprawa, którą wierzący na danym miejscu uznadzą za godną wsparcia, jest tutaj, mieści się w tej definicji. Ale ona musi być dobra. Czyli jeśli są duchowe przeciwwskazania finansowania czegoś, bo jest to duchowo wątpliwe, to nie o takie łożenie chodzi. I tutaj dlatego każdą kwestię należy oceniać w duchowy, dojrzały sposób. Gdy się słyszy, że gdzieś w niektórych miejscach finansowane są flagi do machania albo jakieś choinki, moje sumienie mówi, że to nie mieści się we wszelkiej dobrej sprawie. I wszelka dobra sprawa ma na celu głosić Ewangelię. Wszelka dobra sprawa ma nieść pomoc sierotom i wdowom, tym, które są w pierwszej kolejności w zakresie działania danego zboru.
Wszelka dobra sprawa ma oczywiście utrzymanie miejsca zgromadzeń w sposób bezpieczny, czy budowa domu zgromadzeń jest jak najbardziej wszelką dobrą sprawą. Organizowanie wszelkiej maści dystrybucji literatury chrześcijańskiej, wspieranie wspólnego dzieła kalendarza, gdzie kilka zborów w kraju podjęły taką inicjatywę, wspólnie to robią i te pieniądze są na wszelką dobrą sprawę. To jest dobra sprawa. Wiemy, że to jest sprawa dobra i tych dobrych spraw w ciągu roku, jak tak analizujemy, pojawia się coraz więcej i Pan nie daje nam za dużo tych spraw na tyle, że starcza na wszystkie. Gdyż jest to przywilej nasz, aby móc, tak jak mówi 9 werset, upodobnić się do Boga. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Nasza sprawiedliwość Chrystusowa też będzie trwała na wieki. Mamy ją oczywiście na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. On wziął wszystkie nasze winy, wszystkie nasze grzechy, a my otrzymaliśmy Jego sprawiedliwość. I dlatego możemy, mając tą Bożą łaskę, korzystać z tego. I tutaj widzimy, znowu jest pokazane, a ten, który daje ziarno, czyli jest skazany na Boga, ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz. Wdowie pomnożył oliwę, nam pomnoży nasze efekty pracy i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Każdy wierzący, który to analizował w swoim życiu, może powiedzieć, że nieraz tego doświadczył, że nagle się pojawia jakaś dodatkowa okoliczność, czy to zarobienia pieniędzy, czy też nagle jakiś rachunek do zapłacenia nie jest tak duży, jak się spodziewaliśmy. I to są właśnie przypadki tego pomnożenia, że Bóg pomnaża i powoduje, że szukając najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, widzimy, że wszystko inne jest nam dodawane. Dodawane. I mając, przecież nawet będąc bez tych Bożych błogosławieństw materialnych, mając tylko i wyłącznie ofiarę Pana Jezusa jako tego, który umarł za nasze grzechy, jako tego, który nas usprawiedliwił, już byśmy byli przeszczęśliwymi ludźmi na całą wieczność. Choćbyśmy mieli w głodzie i zimnie ginąć. Ale Bóg postanowił, że praca sprawiedliwego wystarczy na życie. I że psalmista nie widział, aby dzieci sprawiedliwego żebrały chleba. Więc jeżeli nie mamy jakichś szczególnych powołań typu Hiob lub podobnych jakichś bożych zleceń, to co do zasady wierzący może swoją niedolę przedstawiać Panu i oczekiwać Bożego rozwiązania także w materialnych sprawach, które Bóg chętnie i bez wypominania zasila. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość. Jakie to jest piękne słowo. Szczodrobliwość. W nawiązaniu do 9 wersetu. Szczodrze rozdaje Bóg, a my mamy okazywać tą szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia komu? Nam? W żadnym wypadku. Bogu. Oczywiście jeśli podziękowanie od kogoś spłynie na ręce zboru czy zborownika, który przekazał dobro od Boga, to nie jest to wzorzec, ale dziękujemy za to podziękowanie, bo to jest forma oddania Bogu również za naszym pośrednictwem szacunku, że my byliśmy kanałem, a Bóg został w ten sposób uhonorowany. Natomiast my wiemy, komu mamy podziękować. Czasami obdarowani z radości dziękują braciom, siostrom, którzy ten dar przekazali. Czyli ci, którzy skorzystali z Ewangelii, dziękują za to, że usłyszeli Ewangelię od zboru, czy od jakichś poszczególnych braci dostali kalendarz. To nie jest coś niewłaściwego, choć nie jest to akurat główną myślą. Główną myślą jest to, że to dziękczynienie spływa do Boga.
Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych. Tak, święci będą mieli zawsze braki. Jeżeli my jako wierzący dostrzegamy braki u świętych, to naszym zadaniem jest te braki wypełniać. Lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. I ci, którzy mieli przywilej być z misją na przykład na Ukrainie albo wcześniej w Mołdawii, widzieli, jak Bóg był uwielbiony przez takie proste czynności, które polegały na przekazaniu takich prostych rzeczy finansowych, czy materialnych, czy odzieżowych, czy innych. To są rzeczy, które i tak spłoną razem z ziemią, a teraz mogą się przyczyniać do dziękowania Bogu. I doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga. Boga. To jest forma uwielbienia za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej. I to jest bardzo ciekawe. My zawsze podkreślamy Ewangelię Chrystusową jako uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. A tutaj apostoł Paweł jeszcze nam przypomina, że to, że Bóg szczodrze i bez wypominania dał własnego Syna za nasze grzechy, jest również wzorcem postępowania w życiu codziennym. Że po prostu my również to, co najlepsze mamy, gdy już mamy zaspokojone własne potrzeby, nadwyżkę powinniśmy przekierowywać do wspólnego służenia Bogu z innymi, uzupełniając ich braki. I tutaj widzimy jednoznacznie, że na wszelką dobrą sprawę z tych nadwyżek mamy kierować. A jeśli ktoś oprócz tego chce dać ofiary, to jest to też, jak najbardziej wspomniałem, tą wdowę, która dała ostatnie 2 grosze, nieobowiązkowy dar. Czyli można by powiedzieć, że w pewnym sensie chrześcijanin ma 2 rodzaje darów. Jeden obowiązkowy, czyli obserwuję u siebie nadwyżkę i bez przymusu chcę dać, to jest to mój obowiązek dać. Nie przymus. Chyba, że powiemy o przymusie miłości. A druga forma to jest ofiara, gdzie dobrowolnie daję jeszcze więcej, tak jak ta wdowa. I teraz widzimy, że Bóg tak samo postąpił, albo inaczej, my naśladujemy Boga. Bo Bóg dał nam miłosierdzie, podarował nam karę za to, co zasłużyliśmy. Miłosierdzie oznacza, że nie dostajemy tej kary, na którą zasłużyliśmy. A łaska to jest dać nam coś, na co nie zasłużyliśmy. I tak samo tutaj jest taka dwoistość tego właśnie działania związanego z hojnym łożeniem na wszelką dobrą sprawę. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski. Widzimy? Jest to nazwane obfitą łaską. Z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Oczywiście pierwsza myśl, niewysłowiony dar Jego, to jest Jego Syn, Pan Jezus Chrystus. Bez tego daru Bożego nie byłoby nas tutaj w tej sali. Nie byłoby nas wokół Słowa Bożego. Nie zajmowalibyśmy się tymi kwestiami, gdyż to właśnie Boże działanie w postaci darowania swojego Syna za nasze grzechy było podstawą tego, abyśmy, będąc martwi w swoich grzechach, otrzymali życie Boże i mogli żyć tym dobrym, Bożym życiem i dziękować Bogu za każdy dzień, także dzieląc, szczodrze rozdając, udzielając i dając na wszelką dobrą sprawę. I nie musimy się bać, bo nasz Bóg jest Bogiem, który potrafi rozmnażać. Tak jak widzieliśmy w II Królewskiej, sytuacja była beznadziejna. Nawet gdy lud Boży z różnych powodów podupadnie w jakieś zależności, których Bóg dla niego nie przewidział, to rozwiązanie jest u Boga. I dlatego chciałbym każdego z nas zachęcić i przypomnieć, że mamy prawo się użalać przed Panem, gdy nam czegoś brakuje,
A gdy mamy obfitość, mamy prawo uczestniczyć w tym, aby dawać.